Witam Państwa bardzo serdecznie, Anna Mandrela, kanał Ryngraf. Zobaczmy może najpierw czołówkę, jaką mamy przygotowaną z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. Wczoraj obchodziliśmy 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zachęcam do tego, żeby śledzić program. Tam wczoraj kilka ciekawych wystąpień, między innymi również relacja z wydarzeń, jakie miały miejsce w Gliwicach. Zachęcam również do subskrypcji kanału. Wśród osób, które mój kanał wspierają, który działa całkiem niezależnie, raz w miesiącu ktoś dostaje nagrodę i w tym miesiącu przez pana Piątra została nagroda ufundowana. To jest książka dr Marty Cywińskiej, Wychowanie Narodowe, i nagroda pójdzie do pani Elżbiety z Radziszów Małopolska. Tak to się nazywa ta miejscowość. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłam. W każdym razie mam dokładny adres z kodem pocztowym, więc pani Elżbieta wkrótce taką nagrodę otrzyma. Jeśli również chcielibyście wziąć udział w takim konkursie, to wystarczy wesprzeć kanał dowolną kwotą. Wszystkie linki w opisie. Również działa zrzutka na nasze studio, ponieważ już wkrótce będziemy w innym miejscu nadawać. Coraz bardziej się rozwijamy. Mieliśmy wejść do tego miejsca już od 1 marca, ale jeszcze to się trochę przedłuży, więc około 15 marca mam nadzieję, że nagramy dla Was relację z tego, jak to wygląda. Drodzy Państwo, dzisiaj mam wyjątkowego gościa, wyjątkowy temat. Moim gościem jest dr Maria Chodyko. Bardzo mi miło, że się Pani zgodziła porozmawiać ze mną. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Drodzy Państwo, dr Maria Chodyko odnalazła zapiski księdza Burgacza. To jest bardzo ciekawe. Może najpierw chciałabym zapytać, kim był ksiądz Władysław Gurgacz? Trochę się o nim mówiło kilka lat temu, ale wydaje mi się, że dzisiaj wiele osób może wciąż nie wiedzieć niestety historii. Ksiądz Władysław Gurgacz to jest postać, która ciągle wymaga popularyzacji. Ona się cieszy wielką sławą w okolicach rodzinnych, tam gdzie żył, na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jego nazwisko jest dobrze znane, natomiast wreszcie Polski pozostaje on ciągle obcy. Ksiądz Władysław Gurgacz to jezuita, który żył zaledwie 35 lat, jezuita, który w pewnym momencie życia rozeznał, że jego powołaniem życiowym jest poświęcić siebie, swoją osobę za ojczyznę. Taki ślub ofiary z życia wykonał jeszcze przed święceniami kapłańskimi i krótko przed wybuchem wojny, bo to były początki roku 1939, przyjął w czasie wojny święcenia kapłańskie, przyjął je na Jasnej Górze w 1942 roku i właściwie do końca okupacji hitlerowskiej, do wyzwolenia, pędzi życie zwykłego jezuickiego, szeregowego jezuickiego kapłana. I po wojnie zaczyna kiełkować w nim myśl, że właśnie jego czas nadszedł i jego powołanie ma być zrealizowane. I właśnie do dzisiaj to jego powołanie, czy jego decyzja jest przedmiotem bardzo licznych kontrowersji. Zresztą nie była łatwa też dla niego samego, ponieważ on pisze w swoim dzienniku, pisze też w korespondencji, że obowiązuje go styl życia, posłuszeństwo, które ślubował, wstępując do zakonu, a z drugiej strony sumienie nakazuje mu Y,
jakby zrealizować obowiązek chwili i przyłączyć się do oddziału polskiej podziemnej armii niepodległościowej, tak zwanej żandarmerii. Rozmawia kilkakrotnie, dwukrotnie ze swoim prowincjałem Wojciechem Krupą, który nakazuje mu powrót, podporządkowanie się posłuszeństwu zakonnemu. Ksiądz Gurgacz czuje coraz wyraźniej rozdarcie sumienia, z jednej strony obowiązek, konieczność posłuszeństwa, przynależności do struktur zakonnych, równocześnie zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie ściąga na zakon. Jego działalność ściągnie na jezuitów ciężkie represje, które mogą się skończyć kasatą, aresztowaniem czy śmiercią wielu członków. Wobec tego pisze do generała zakonu. Pisze podobno, to jest tylko przekaz, bo tego listu nikt nie znalazł, do kurii prymasowskiej w Warszawie z prośbą o pozwolenie opuszczenia zakonu i przyłączenia się, wykonania tego jakby obowiązku, nakazu sumienia, przyłączenia się jako kapelan do polskiej podziemnej armii niepodległościowej. Chciałabym nawiązać do książki, która się okazała, Refleksje księdza Gurgacza. Może tutaj również poproszę o udostępnienie mojego ekranu, gdyż ja sama tego nie potrafię zrobić. Tutaj właśnie jest okładka tej książki, wydanej przez IPN, opracowanej przez mojego dzisiejszego gościa, panią doktor Marię Chodyko. Jak to się stało, że odnalazła pani te zapiski? To nie jest chyba nie tyle jego pamiętnik, co różne zapiski, refleksje z jego rekolekcji, z tego, jak je odbywał, są opisy, czy swoje rozmyślania poprawnie odbył, czy też nie, jak i również widzimy tutaj wielką maryjność, bardzo dużo jest tekstów poświęconych Matce Bożej i takie pragnienie świętości, żeby zostać świętym, bardzo często to się przewija. Tak, no, przez kilka lat pracowałam jako kustosz archiwum w warszawskiej prowincji jezuitów, archiwum dosyć obszernym. To jest praca bardzo monotonna, ale też bardzo ciekawa. I właściwie najpierw musiałam się wdrożyć jakby we wszystkie pojęcia, to znaczy przynajmniej w część, w najważniejsze pojęcia, nazwiska, hierarchii zakonu jezuitów, której no może tak na początku dobrze nie znałam. I wtedy zetknęłam się z nazwiskiem Władysława Gurgacza, które w ówczesnym czasie właściwie mówiło mi bardzo niewiele. Było wypowiadane tak przez kilku jezuitów, to nazwisko wypowiedziane z taką wielką nostalgią, z taką jakby czcią. Później się dowiedziałam, że jest to jezuita zamordowany z rąk bezpieki w latach stalinowskich. Ale oczywiście porządkowałam sukcesywnie archiwum. Nie szukałam jakichś specjalnych znalezisk. Porządkowałam po prostu karton po kartonie, nazwisko po nazwisku. Zresztą nie miałam podstaw, żeby przypuszczać, że jakieś oryginały, dokumenty księdza Gurgacza znajdę w archiwum, dlatego że ksiądz Gurgacz należał do innej prowincji. Przed wojną i obecnie jeszcze
jezuici są podzieleni na dwie prowincje. Południowa, która ma prowincja południowa ma siedzibę w Krakowie, prowincja tak zwanej prowincji północnej, obecnie Wielkopolsko-Mazowieckiej w Warszawie. I kiedy zaczęłam porządkować dość obszerną spuściznę ojca Stanisława Szymańskiego, w którymś z takich pudeł archiwalnych, specjalnych pudeł archiwalnych, wyjęłam plik notatek, który był, na którym było po prostu napisane na tym fascykule jakimś takim odręcznym pismem, pisakiem, ksiądz Gurgacz. No i takim zwyczajem archiwisty tak westchnęłam, że pewnie znowu jakiś kolejny stos kserówek, które będę musiała po kolei przeglądać, zobaczyć, co jest oryginałem, co jest kserokopią. Kserokopie w archiwum to trochę są tak jak pesz w ogrodzie, walka z nimi jest wręcz beznadziejna, ale po bliższym przyjrzeniu się ze zdumieniem zobaczyłam, że wygląda to na oryginały i oryginały, które wyszły spod pióra samego księdza Gurgacza, spod pióra i spod maszyny. Znalazłam dwa notatniki, które ksiądz Gurgacz, jeszcze nie ksiądz wtedy, jak zaczął je pisać, nazwał refleksjami i które były po prostu zapiskami, duchowymi zapiskami każdorazowymi z jego dorocznych rekolekcji duchowych. I znalazłam również cały spory stos listów, w tym kilkadziesiąt listów autorstwa księdza Gurgacza i ponad 400 listów, właściwie ponad 450 listów, które otrzymywał od osób, z którymi prowadził korespondencję. Byli to jezuici, były to siostry zakonne, ale byli to też ludzie świeccy, zarówno jego rodzina, jak i jego przyjaciele. Czy łatwo było doprowadzić do wydania tych tekstów? Jak to wyglądało, odkąd pani to odkryła, do pomysłu, żeby zostało to wydane? Czy IPN od razu był chętny na wydanie tego? Czy też były jakieś tutaj problemy? Czy trzeba było otrzymać zgodę jezuitów na to? Jak długo trwał cały proces? No, najtrudniej było przekonać samych jezuitów, dlatego że tak jak mówiłam, ta postać właściwie do dzisiaj budzi kontrowersje. Właściwie można powiedzieć od samego początku, jeszcze za jego życie, krótko po jego śmierci, część jego współbraci uważała go za świętego, za męczennika. Inna część uważała go właściwie za dysydenta i za buntownika, który właściwie wysilił się na taki sztuczny, nieprawdziwy heroizm, siał w zakonie zamęt. Ta postać taka właśnie owiana mgłą niejednoznaczności, no też budziła taką ostrożność i niepewność wśród samych jezuitów. I kilka lat właściwie upłynęło na przekonywaniu władz zakonnych, żeby móc wydać jego pisma, i dyrektor archiwum po uważnej lekturze ostatecznie bardzo się zainteresował jego życiorysem i później tylko powiedział, no cóż, na pewno nie można powiedzieć o nim, że był to chłopak, który chciał sobie pobiegać po górach z pistoletem. Dostrzegł wyjątkowość postaci Gurgacza. Ja nie zajmowałam się
negocjacjami wydawniczymi. Nie należało to do mnie, ale tak jak mówię, chyba największą tutaj przeszkodą do pokonania było otrzymanie zgody, czy przekonanie po prostu jezuitów na wydanie tego pisma, na wydanie pism. Może przypomnijmy jeszcze trochę faktów z jego historii. W 1948 roku nawiązał kontakt z Polską Podziemną Armią Niepodległościową i zdecydował się zamieszkać z nimi w lesie. Tam również odprawiał msze święte. Mówił, że chciał ich również kierować, być ich spowiednikiem, być ich kierownikiem duchowym. To było takie swego rodzaju poświęcenie. Został aresztowany, następnie był proces od 8 do 13 sierpnia 1949 roku. Został skazany na karę śmierci, zamordowany. Jest takie znane zdjęcie, jakie komuniści do celów propagandowych mu zrobili. Poproszę o udostępnienie tutaj tej fotografii, gdzie miał właśnie siedzieć tak z pistoletami, był przedstawiany, miał być przedstawiony jako bandyta z wyeksponowanym jeszcze pistoletem. Jaki był zaraz wtedy odbiór tej sytuacji? To chyba było takie kontrowersyjne, nie było to jednoznaczne. I czy to odkrycie, te notatki, które pisał, jakoś sprawiły, że zmieniło się postrzeganie tej postaci wśród ludzi i wśród samych jezuitów? No tutaj pani poruszyła bardzo szeroki problem, ponieważ w gronie najbliższych przyjaciół i w gronie rodziny ten prawdziwy moralny profil, duchowy profil księdza Gurgacza był znany od zawsze. Natomiast propaganda jezuicka, przepraszam, propaganda komunistyczna robiła z patriotów, zarówno jak z patriotów, których dzisiaj nazywamy żołnierzami niezłomnymi czy wyklętymi, jak i z duchownych, prawdziwe potwory, odrażające. Propaganda komunistyczna miała na celu zohydzić wizerunek represjonowanych przez siebie osób, tak żeby ich odium nigdy nie przestało ciążyć, żeby i za życia, i po śmierci ich życiorysy zakłamać, żeby pokazywać je jako osoby zdeprawowane i deprawujące. I chociażby odwołując się do postaci biskupa Kaczmarka, przypomnijmy, że takie zohydzanie postaci było na tyle skuteczne, że na pogrzeb biskupa Kaczmarka ksiądz prymas Stefan Wyszyński nie przyjechał. Jedyną osobą właściwie spośród episkopatu, jedną z nielicznych, był wtedy jeszcze biskup Karol Wojtyła. I tak samo miało być z księdzem Gurgaczem. Przedstawiono go jako herszta bandy. Przecież ksiądz Gurgacz, chociaż miał pistolet i kaburę, nigdy się nim nie posługiwał. I jego rola w tym oddziale była, można powiedzieć, rolą wyłącznie posługi duchowej, ale także formacyjnej, ponieważ on, który miał ukończone studia filozofii i teologii, uczył tych bardzo młodych ludzi no właśnie przedmiotów humanistycznych. Jego rola miała być taka formacyjna i miała być alternatywą dla wtedy bardzo skomunizowanego i
propagandowo przedstawianego światopoglądu komunistycznego. Właściwie można powiedzieć, że uczelnie, czy szkoły, czy uczelnie wyższe były tą propagandą wręcz owładnięte i trudno było może na takich ekskluzywnych wydziałach jak teologia czy filologia klasyczna, może ta doktryna, propaganda marksistowsko-komunistyczna nie była tak dojmująca, chociaż i tam sięgała. Działalność w Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej miała być alternatywą, może nie tyle militarną, ale przede wszystkim duchowo-intelektualną dla zakłamania i dla propagandy, która wtedy zaczynała się szerzyć wszechwładnie. Sam napisał o sobie, zrozumiałem, że najlepiej odpowiem swojemu powołaniu, gdy zostanę świętym. I to też jest właśnie bardzo ciekawe, gdy przeglądałam te jego refleksje, to bardzo często kilka razy pojawia się ta kwestia świętości. Jeszcze chciałam powiedzieć, drodzy Państwo, że jesteśmy na żywo, gdybyście chcieli zadać jakieś pytanie na czacie albo jakiś komentarz, to go tutaj wyświetlimy, jeśli będzie związany z naszym tematem. I tak dzisiaj właśnie przyszła mi taka refleksja, bo jednak rzeczywiście te jego działania mogą być do dzisiaj odbierane jako kontrowersyjne, a jednak to pragnienie świętości się pojawia, tak jak pani powiedziała, to nie było takie pragnienie zwykłego życia, tylko też właściwie dążenie do takiego męczeństwa, gdyż wiedział, że może zostać aresztowany, skazany na śmierć. I czy jest możliwe, że kiedyś będziemy mieć do czynienia z jego beatyfikacją, kanonizacją? Czy ktoś o tym mówił, gdy odnalazły się te jego zapiski? Czy padały takie pomysły? No, ja myślę, że takie życzenie jest wypowiadane przez bardzo wiele osób, które znają historię jego życia i znają taką, byśmy powiedzieli, lokalną legendę. Tak jak mówiłam, jego sława, czy nawet jego kult jest bardzo intensywny w Małopolsce. Jest liczne grono osób, które bardzo życzy sobie tej beatyfikacji, a ja mogę powiedzieć, że życzę głęboką nadzieję, że kiedyś taki moment nastąpi. Natomiast mogę powiedzieć też, że ksiądz Gurgacz nie był nigdy i nadal nie jest postacią salonów. Właściwie można powiedzieć, jest postacią ludu. Z ludu się wywodzi i lud go najbardziej rozumie. I miałam okazję uczestniczyć w jego pogrzebie oficjalnym, który był przecież nie tak dawno. I ten pogrzeb sam miał swoistą symbolikę. Najpierw mówiło się o bardzo uroczystej oprawie obecności najwyższych władz państwowych. Tak się nie wydarzyło. Brak było przedstawicieli właściwie życia politycznego. Brak było nawet przełożonych zakonnych. Można powiedzieć, że jego osoba i jego pogrzeb mają wręcz w sobie coś takiego brojglowskiego, że dzieją się jakoś tak pomiędzy sprawami życia codziennego, jakby poza czołówkami gazet. I właściwie jest to postać bliższa ludziom takiego szarego, codziennego heroizmu. I on też swój heroizm tak rozumiał. Jako właśnie ten niespektakularny, ale bliższy osobie Chrystusa, który zostaje wyrzucony, ukrzyżowany poza miastem.
I bardzo mnie wzruszyli członkowie konduktu pogrzebowego. Kondukt był bardzo długi, ale któż to był? To byli żołnierze, to byli harcerze, czyli osoby właściwie jego sercu najbliższe, i to byli zwykli ludzie. I taki kondukt przeszedł i zatrzymał na chwilę Kraków. Ksiądz Gurgacz też będzie zawsze taką postacią, właśnie przez swoją niezrozumiałą, heroiczną decyzję, podobną zresztą trochę do decyzji Maksymiliana Marii Kolbego, taką osobą spowitą legendą. Dla jednych to będzie postać z marginesu, a dla drugich będzie to postać o nieśmiertelnej sławie. Ja nawet żartuję, że właśnie ze względu na ten małopolski kontekst księdza Gurgacza można nazwać trochę współczesnym Janosikiem. I właśnie jeżeli pamięć o nim będzie przechowywana, to nie będzie to pamięć oficjalna, książkowa, ale taka właśnie swojska, legendarna, takiej gminnej wieści, która pozostaje zawsze w pamięci ludu, tradycji, poza wszelką koniunkturą. I można powiedzieć, ta intuicja, prosta intuicja ludowa zawsze będzie poważać księdza Gurgacza, dlatego że nigdy nie wyparł się dla nich najważniejszych wartości, wiary, patriotyzmu, a nawet pewnego idealizmu, który może być czasami irytujący. Bo ksiądz Gurgacz może być osobą drażniącą i prowokującą przez swoją bezkompromisowość. On zresztą, jak się czyta jego pamiętniki, nigdy nie potrafił tak naprawdę odnaleźć swojego miejsca na tym świecie i nigdy się na tym świecie dobrze nie czuł. Nigdy zresztą nie chciał się tu urządzić. I tak rozumiał swoje powołanie i też tak rozumiał swoją ofiarę, w którą wpisane jest z jednej strony odrzucenie, a z drugiej wierność do końca. Czy mogła Pani powiedzieć, jak doszło do odnalezienia jego szczątek? Bo z tego co wiem, najpierw były odnalezione właśnie te zapiski, które Pani opracowała, które zostały wydane, a dopiero jakiś czas później zostały odnalezione jego szczątki i mieliśmy pogrzeb. To znaczy miejsce jego pochówku było znane prawie od początku, ponieważ byli tacy ukryci, można powiedzieć, świadkowie, czy wiedza o pochówku zdobyta prawie od razu, kiedy to nastąpiło. I miejsce, zresztą podobno w tym miejscu, w którym był pochowany wtedy na cmentarzu rakowickim, był po prostu śmietnik. I tam pochowano go wraz z jego dwoma towarzyszami. Natomiast nie wiem, jak to było za czasów jeszcze PRL-owskich, ale już po 1989 roku stało się to oficjalnym miejscem kultu, który ten grób po prostu był nawiedzany. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za przybliżenie nam tej historii. Państwa zachęcam do tego, żeby sięgnąć po bardzo ciekawe przemyślenia, refleksje księdza Gurgacza, żeby zapoznać się z jego życiem. Został również nakręcony jakiś czas temu film dokumentalny mówiący o jego życiu.
został skazany na karę śmierci, zamordowany. No wielu było innych duchownych aresztowanych, więzionych. Mało chyba było takich rzeczywiście skazanych w tych procesach na karę śmierci. Do nich należał ksiądz Gurgacz. Moim gościem była pani doktor Maria Chodyko, która opracowała refleksję księdza Gurgacza. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również serdecznie dziękuję za uwagę. Jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście podali te informacje dalej, żebyście udostępniali link do tego programu na swoich mediach społecznościowych. Zachęcam Was do subskrypcji, do wspierania kanału. Programy na kanale w czwartki 18:30, w niedzielę o godzinie 19:00. Do zobaczenia. Drodzy widzowie kanałów Ryngraf i Alter Historia, do tej pory nasze programy były realizowane głównie w warunkach domowych. Pora na większą profesjonalizację. W tym celu od 1 marca będziemy wynajmować lokal na studio nagraniowe i montażownie. To kosztowne przedsięwzięcie, dlatego organizujemy zrzutkę na wyposażenie nowego studia. Liczymy na Wasze wsparcie.